Komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Ten cytat z dzisiejszej Ewangelii często jest przytaczany, aby udowodnić, że apostołowie i ich następcy mają moc odpuszczania grzechów. W teologii katolickiej mówimy o tym, że to jest początek i źródło naszego sakramentu pojednania, czyli spowiedzi świętej. Gdy katolicy polemizują z protestantami, ten tekst często jest pokazany w Piśmie Świętym jako dowód na to, że mamy moc odpuszczania grzechów. Że my tego sakramentu pojednania nie wymyśliliśmy, ale że ten autorytet przebaczania grzechów pochodzi od samego zmartwychwstałego Pana. Ale myślę, że nie tylko chodzi w tym tekście o sakrament pojednania. Nie tylko chodzi tutaj o to, że spowiedź ma swoje korzenie w Piśmie Świętym. Bo nie tylko apostołowie, czyli biskupi i księża mają tę moc, ten mandat odpuszczania grzechów. To każdy i każda z nas, każdy chrześcijanin ma taką moc, by odpuszczać winy, by przebaczać. To nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla księży, ale każdy i każda z nas jest zobowiązany do przebaczania, do odpuszczania grzechów. Często mówi się o przebaczeniu jako o drodze dwukierunkowej, że potrzeba dwóch ludzi, aby sobie przebaczyć nawzajem. Ale ja myślę, że proces przebaczenia ma nie tylko dwa kierunki, ale trzy. Że przebaczenie odbywa się na trzech płaszczyznach. Oczywiście pierwszym takim najbardziej oczywistym kierunkiem przebaczenia są ci, którzy nas zranili. Ci, którzy sprawili, że serce nam się kraje, że może gdzieś tam po cichu łzy lejemy. Ciężko i niełatwo jest przebaczyć tym, których mieliśmy za przyjaciół, a nas zdradzili, czy tym, których ufaliśmy, a z tyłu wbili nam nóż w plecy. Niełatwo jest przebaczyć komuś, kto z osoby bardzo bliskiej, z osoby zaufanej stał się zdrajcą, kto sprawił nam ból, czy fizyczny, czy psychiczny, czy emocjonalny. Ale taki proces przebaczania jest niezwykle potrzebny, by doświadczyć pokoju w swoim życiu. Bo to nie przypadek, że Jezus w tej samej konwersacji mówi: pokój wam, i potem macie moc odpuszczania, macie moc przebaczania. Pokoju wewnętrznego nigdy nie osiągniemy bez chociażby próby przebaczania. Nieważne, jak ciężko tego przebaczenia dokonać, jak wielka jest nasza rana i nasz ból, to jesteśmy wezwani, by chociaż spróbować przebaczyć, by zacząć ten proces przebaczania. Ale nie tylko innym musimy przebaczyć. Przebaczenie musi być również skierowane ku samemu sobie. Musimy uczyć się powoli przebaczać sobie. Ile razy myśleliśmy, jaka ja byłam głupia, jak ja mogłam to zrobić? Jak to się stało, że zrobiłam coś tak naiwnego, coś tak głupiego? Ludzie żyją z poczuciem żalu czy wstydu czasami przez wiele lat, nawet dekad.
Ciężko nam jest czasami przebaczyć swoje własne błędy. Żyjemy z bólem, ze wstydem, z pewnym poczuciem zawiedzenia samych siebie. Niektórym z nas bardzo trudno przychodzi przebaczenie własnych błędów, własnych grzechów. Ale nie ma pokoju, nie ma możliwości życia zdrowego bez również przebaczenia samej czy samemu sobie. Wstyd, poczucie winy, czy może nawet rezygnacja nie pozwoli nam żyć pełnią życia duchowego, ale również pełnią życia zdrowego, emocjonalnego. I takim jeszcze jednym kierunkiem przebaczenia jest Pan Bóg. Panu Bogu też trzeba przebaczyć. Ilu z nas machało pięścią do Pana Boga, mówiąc, jak możesz na to pozwolić? Taki gniew wobec Boga jest czymś normalnym. Gdy spotyka nas nieszczęście, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Gdy dzieje się krzywda nam, czy naszym dzieciom, czy naszym rodzicom, taki gniew na Boga jest czymś zdrowym. W teologii judaizmu po II wojnie światowej był bardzo wyraźny nurt, który mówił o tym, jak przebaczyć Bogu za Holokaust, za zagładę Żydów. Jak możemy Bogu przebaczyć za to, że pozwala na istnienie cierpienia, że małe dzieci umierają z głodu? Jak możemy Bogu przebaczyć za to wszystko, co się dzieje złego w naszym świecie? Jeżeli Bóg jest miłością i kontroluje wszystko, jest wszechmogący, to jak On na to pozwala? Dlatego też, aby żyć w pokoju, potrzebne jest przebaczenie Bogu. Potrzebne jest zrozumieć, że Pan Bóg również zasługuje na odpuszczenie z naszej strony. Że by dać Panu Bogu szansę pokazania Bożej miłości na nowo. Aby żyć w pokoju wewnętrznym i zewnętrznym, przebaczenie jest warunkiem tego procesu. Przebaczenie wrogom, przebaczenie samemu sobie i przebaczenie Bogu. Może jest to proces trudny i zajmujący wiele lat, ale próba przebaczenia jest warunkiem zdrowego życia w pokoju. Można zapytać się, jak tego dokonać? Jak zacząć przebaczać innym, czy samej sobie, czy Bogu? To jest trudne. Tak, jest trudne. Ale początek możemy znaleźć znowu w dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł do apostołów, pokazał im swoje ręce i swój bok. Ręce ze śladami gwoździ. Bok ze śladem włóczni, która przebiła jego serce. Przez to Jezus tłumaczy uczniom, że przebaczenie musi zacząć się od zaakceptowania swoich ran. Od zrozumienia i przyjęcia tego, że jesteśmy zranieni. Że nasze życie, nasze ciało nie jest okej. Tutaj w Ameryce wszyscy zawsze udają, wszystko jest w porządku. Jak się masz? Super, mam świetny dzień. Wszystko jest okej, all right. Ale to jest takie życie ze sztucznym uśmiechem. Początkiem przebaczenia jest konieczność zaakceptowania własnych ran. Nie udawanie przed sobą samym, że nie mam bólu, że nie mam ran, że nie mam blizn na sobie. Bo zrada przyjaciół, bo choroba czy nieszczęścia ranią nasze dusze i nasze ciała.
I dopóki tych ran nie zaakceptujemy, dopóki tych ran nie dotkniemy, nie uda nam się przebaczyć innym czy sobie. W ranach Pana Jezusa jest nasze uzdrowienie. W zaakceptowaniu tego, że każdy i każda z nas jest człowiekiem poranionym, z bliznami, z bólem, z doświadczeniem, które nas poniekąd czyni kalekami, jest początkiem i wymogiem procesu uzdrowienia. W ranach Pana Jezusa, w naszych ramach, można zacząć proces przebaczenia naszym nieprzyjaciołom, samemu sobie, a także przebaczenia Panu Bogu. Amen.